Witam, dzień dobry. Cześć Jacob. Tak, zachowałeś się teraz jak 10-letni atencjusz, ale nikt nie będzie ci na to winił. Dobra. Co robimy? Gramy w Wiedźmina 3 jeszcze dzisiaj. Kończę Gwinta, znaczy postaram się skończyć Gwinta, bo naprawdę obczytałem dużo tematów. Jestem zajebisty, zgadza się. Obczytałem dużo tematów, ale w żadnym temacie nie znalazłem odpowiedzi na to, czy karty na terenie Velen są tylko w Velen, czy zbiera się je gdzieś indziej. Nie mam pojęcia, bo nie zaliczałem mi wczoraj kart wszystkich i po prostu nie wiem, co się dzieje. Ale przeczytałem taką fajny artykuł, który pisał, że trzeba zagrać z osobami niektórymi dwa razy, żeby wszystkie karty od nich dostać. Także pogramy sobie jeszcze raz z tymi osobami, z którymi graliśmy, bo zagrałem chyba z wszystkimi osobami. Fezi, witam. To był zamierzony cel, jakby co. Wiem. Jestem, domyśliłem się. Ho, ho, ho. Przyśpiesz mi to. Ale dzisiaj sobie zagrałem z Joanną, aby sprawdzić, czy wypadnie mi druga karta od niej, ale niestety nie wypadła. I po prostu nie wiem, naprawdę. Zostało 15 kart do zebrania w Velen. Ale zagrałem praktycznie ze wszystkimi osobami tutaj kurwa w tych wszystkich wsiach, tutaj, po tych tutaj. I nie dostałem kart w ogóle. Tu jest jeszcze jakaś wieść to Dares, więc kazało, że... nie wiem, tu jeszcze jest jakaś wieść to Dares, ale chuj wie czy to... Nie wiem, naprawdę. Tu jest jeszcze Jawornik. Nie wiem, zagram jeszcze raz z osobami, z którymi grałem. I zobaczymy, czy uda się te karty wszystkie zdobyć. Jak zostanie czasu, to jeszcze porobimy fabułę trochę, bo już pasowałoby ją ruszyć do przodu. Czym może służyć? Zagrajmy w Gwinta. Dobra, ty byłeś słabszy jakiś troszeczkę, także... Żeby nektar z krowiego suta o barwie kanaryjskiej żółcin, dokładnie. Tak jest, zgadza się. Najlepszy we wszechświecie. Dawno go nie piłem, dlatego sobie dzisiaj go kupiłem. Dobra, talia będzie ok, zaczynamy. Kurwa, wciągnąłem się w tego Gwinta, wczoraj tak skończyłem streama, tak sobie posiedziałem chwileczkę i tak kurwa, zagram jeszcze w Gwinta. Ale w końcu nie grałem. Dobra, sobie to wymienić sobie. Wymienimy sobie tego chłopa. Okej, to mi pasuje. Jeszcze aby tutaj też rębaczek na chuj nie udało się. Ale dobra, zaczynamy. Ruch przeciwnika. No, na pierwszy ogień, no to ja robię tak zawsze, że wypierdalam sobie dajbyka. Albo nie, bo na kamerkę zalejesz. Masz, weź se, odkręć se, kurwa, napij się. No dobra, mamy tutaj, co w ogóle nie wiem co zostało. A, dostałem chyba czyste niebo, tak. Dobra, on sobie tu wyjebał karty. Już troszkę mam 11. Tak, dobra, tak kończę tę turę. I teraz napierdalam ostro, tu widzę, że będzie... Że mam dużo tych oblężniczych kart, także... Zajebiście, bo na tym mi właśnie na tym właśnie zależy. No ale je sobie wykorzystam na koniec, chyba na trzecią rundę. Na początku sobie wykorzystam. Niebo wytryśnia, to ciężko sprać. No to nie będziesz pił, idź se kup, kurwa. Dobra, napierdlamy teraz te karty. Połączymy sobie w par. Wydaje mi się, że on spasuje. Tak, dokładnie. A teraz wystarczy tylko, że sobie dodam tutaj. To jest łatwy poziom trudności, to jest łatwo przewidzieć te różne rzeczy. Także to mi się podoba właśnie. Dobra, wygrałem tą rundę. No i teraz drugą wygram, bo to już teraz będzie easy. Okej, dobrałem sobie kartę. Chociaż fajnie by było, ja bym sobie dobrał jakąś kartę z kartę oblężniczą, to by mnie bardziej satysfakcjonowało, ale dobra, nieważne w sumie. Ruch przeciwnika. Jakoś się to przyspieszało te ruchy, tylko nie mam pojęcia, którym to wyprawić. Nie wyrabiam na wanisza z moich kieszonkowych dochodów. To musisz pójść do łazienki albo do pralni, jakąś pralnię w domu i musisz tam zajebać wanisza. I wtedy będziesz miał wanisza, kurwa, nie? Dobra, no tutaj dajemy 28 punktów, on ma 11. Nie ma jakichś takich zbytnio mocnych kart. Według mnie najbardziej OP to jest chyba talia potworów. Z tego powodu, że jak się da taką kartę z jakimś takim znaczkiem, to się robi z tych kart, z jednej karty się robi 4 karty. Więc to jest naprawdę OP. I w sumie chyba nawet nie ubywa stali, tylko po prostu się jakoś kurwa klonują te karty. Ja wiem, miałem opisać sobie o taliach kart, ale jakoś nie miałem czasu. Dobra, napierdzielamy. Wydaje mi się, że to będzie easy win. Bo chłop tu ma 25, a 45, a mam jeszcze to.
Aha, to jest właściwie tak naprawdę, to jest jego przedostatnia karta, nie? No dobra, także sobie damy tutaj, dobiorę sobie kartę jeszcze jakąś, chociaż w sumie nawet niepotrzebnie. Okej, okay, komando z niebieskich pasów. Ale kurwa, właśnie hajsu nie ma na to. Ha, to chyba, że tak, to wtedy to już... To już tak, ten, kurwa. Dobra. Ciach. Jeszcze kurwa, na pogrążenie przeciwnika, ciach. No i dobra, gitara, wygrałem. Jak wyrzucę te karty jeszcze i dobra. Wygrałem rundę. Pięknie. Dobra, ale kurwa, ciekawe, czy dostanę kartę od niego, czy nie. No wygraskie korony, okej. Okay. I co jeszcze? Sznurek. Okej. Okay. Dobra, miałem sprawdzić coś. 33-15, nic się nie zmieniło. Czy coś się zmieniło, bo ja tam zapisałem. Nie, no kurwa, ja nie, naprawdę zrobić. Czy nie grać tego gwinta? No nie wiem, spróbuję jeszcze tutaj z tym zagrać. Mam ochotę na partyjkę gwinta. Dobra, gitara. W sumie mógłbym fabułę już robić. Szpiega zostawimy, tych zostawimy tutaj, tego sobie wyjebę. Łucznik tutaj, ten jest taki OP. O kurwa, ale zajebiste karty się trafiły. Teraz naprawdę mam dylemat, co wyrzucić. Chuj, niech pójdzie katapulta, pójdzie mi stąd. O, w zamian ruch dowódcy. Dobra, gitara. No tak, nawet karty szpiegów sobie powyrzucam. Co dostałem? O kurde, nie, słabo. Aha, widzę, że też tutaj karty szpiegu wyrzucasz. Dobra, znów karty szpiega. Czemu idą cię po wodę, bo do góry majątek tak przypierdla cię szczęście, a proszę to pranie, którego nawet można zażyć dla taką robotę. Jak nie można tego zjeść, to szkoda wydawać na to pieniądze, masz rację. O, widzę, gra tak samo jak ja, chłop. Pas. No i dobra, teraz napierdlamy ostro. Jeszcze mi kilka kart przybędzie, także easy, okej, okay, jeszcze. Aha, on też ma Królestwo Północy. Dobra. Balista, ciach. I teraz ja robię ciach. Jak to przyspierać? Chodziło mi, że wąchnąć albo zjeść też można. Rozumiem. Dobra, ciach. I ciach. Nie wiem, czy oni nie spasuje tej rundy. O, kurwa. Niedobrze. Ty weź spasuj, gościu. Nie, stop. Na łuczniku, nie. Kurwa, to... Siema, konsola doszła i z miejsca mam dwa ograny. To dobrze! Słuchaj, tutaj w końcu nie bez powodu powiedzianko jest bliżej orzuj orbit. No w sumie tak. O kurwa! No nic, trzeba dobrać karty jakieś. O, karta szpiega, ale fajnie. O, ale pięknie. No ale muszę tę rundę wygrać. Czy tak. Kurwa, widzę, chłop gra do końca. Jak ci tego oszusta idzie? No dobrze, w miarę. Kurwa, znów szpieg. No fajnie. Chłop, kurwa, nie chce w ogóle spasować, ale... Frajer. Powinien spasować, tak zawsze wszyscy robili.
Spoko, w końcu mi postaci, nie chodzę sama jak gałkę puszczam. A to nie wystarczyło wymienić tylko gałek. Tu ma 4 karty, mam tutaj. Teraz zastanawiam się, co zrobić. Chuj, damy tak jeszcze. Nie, chociaż. Dobra, ja głupotę zrobiłem trochę. No kurwa, ile kart? Nie, jeszcze nie miałem tyle kart. Czas rozgrywki, żeby było na raz. Ej, bo mi się kończą karty. Ale wydaje mi się, że wygram jeszcze z nim jak. Tą rundę na pewno wygram, ale. Ha, nie, no wygram. Dobra, teraz spasuję. Próbowałem nowa gałka i opracowałem już to z Johana. Aha. No chyba, że tak. O! 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 Ale kurwa, nie! Ej! Ja miał tutaj jedną kartę, to by było tak dziwnie. Na padzie od Xboxa miałem podobny plagałka, co masz w górę, kupiłem przez Sportreda i zajebisty. Ja mam pada też od Xboxa tutaj, o. Kurwa, gram se w... American Truck Simulator. Bitch. Ciach. Dobra, wygrałem. Zwycięstwo. Ale ciekawe, czy mi da jakąś kartę. Nawigacja korony. Ruda srebra. Na co mi takie rzeczy? Jak chce ktoś zdjęcie na Discordzie wyśle, chociaż tobie Kacper już chyba pokazywałem. A nie wiem. Chcesz obejrzeć nasz. 360 legenda konsol Microsoftu. Dokładnie. Brzmi chyba najmniej hejtowana konsola. Bywaj. Od Microsoftu oczywiście. Dobra. Kurwa, naprawdę nie wiem. Lecę jeszcze raz tam do tego kupca, zagram z nim. Mogę wysłać znów, to weź tam na Discorda, jeśli mieliś ta śma izolacyjna końcówkę USB w padzie sklejał, bo trochę tam izolacja poszła. A nie mogłeś sobie sam tego zrobić? Dobra, idziemy do kupca. Jeszcze z nim bym zagrał. Chociaż... Pokaż mi swoje dwa. O kurde, zatrzymaj stream na chwilę, bo ja mam obok klawisz, w którym zatrzymuję stream. Zrobiłem też unboxing, ale nie wiem, czy opublikować. A wrzucaj, czemu nie? Dobra, ciach. Chciałbym zagrać z tobą w karty. Konkretnie w gwinta. Dobra, No i fajnie. No, zagra tak samo jak ja. O nie, po co mi to? Ja z niedługo będę pewnie coś publikował na temat konsoli. A co takiego? W sumie co się stanie, padam, mam już miesiąc, a chuj, myślę teraz. No i co ta różnica? Też kiedyś tak wrzucam unboxingi. Bo mi się nie chciało ich montować, to kurwa, leżały sobie miesiąc i tak było. Nic, chyba go ścisnę w tych dwóch rundach. Od piątku niedzielę będę sam w domu. Norbert sam w domu. Jak to pomysł na nowy film pełnometrażowy. Dobra, ciach. Chuj, dojebę go w tych dwóch rundach. Aha. To poszło szybciej, to pójdzie chyba szybciej niż mi się wydaje. Chociaż... nie wiem.
Zobaczymy. Dobra. Mam datek do wygrania, dam Game Pass i Gold, aż teraz nie ustaje, bo mi niepotrzebny, bo już mam. O, i widzisz, i bardzo dobrze. Kurwa, ale ta podkładka się wytarła. Ja nie wierzę w to, co się dzieje. Jakbyście zobaczyli tą podkładkę, to byście, kurwa, nie wiem. Znaczy, jak teraz jest lampa włączona, to widać, jak jest włączona, to nie. Mam tylko 6 kart. Już 5. Nie wiem, czy to wygram, tak szczerze. Dobra. Kurwa, kończą mi się karty. Kurwa, szkoda. No nic, to robimy tak. Teraz trzeba zrobić tak. Mam ostatnią kartę. Aha, dobra, chyba wygrałem. Chociaż jeszcze nie wiem, teraz zobaczymy. Chyba, że ma jakiegoś asa w rękawie, ale wątpię. No właśnie. O, nieźle. Mój ruch. Koniec rundy. Ruch przeciwnika. W ostatniej chwili we wsi wojsku zachodnio-polskim doszło do prysa budżetu 18 Deberta i od przyczynnego zamówca, aby chwilowy zanik internetu, jak mówi, było tego przez chwilę. I teraz krótki wywiad. No, znikł mi internet. Nie wiedziałem, co zrobić, byłem naprawdę w kryzysowej sytuacji. No i tak to wyglądało. I jeszcze, kurwa... Z późniejszych ustaleń wynika, że Norbert J. był uzależniony od internetu i potwierdzić to może jego najbliższa rodzina. Teraz wywiad z Mader. No, cały dzień przyszedł w pokoju, było z nim zero kontaktu. I tak było. Nie wiem, kurwa, nie mogłem pracować jako fotoreporter. Weź Ursten. Zawsze mogłem sobie popiegać u ludzkiego dinozaura. Ja tak kiedyś robiłem, bo w sumie fajna gra. Ej, no kurwa, tak teraz to ja nie wiem, co mam zrobić. Czy grać dalej w to Gwinta, czy nie? Nawet nie tak kliknąłem. Czy fabułę cisnąć? 15:33. No bo tak naprawdę to w sumie w Velen już nic nie zmieni. Zagrałem ze wszystkimi postaciami, z którymi miałem zagrać. Więc jak Kacper, bo sam nie wiem, ale co z czym? A, film? O kurwa, tam jeszcze powiadomiłem wcześniej. Więc obligować film nie wyszedł najlepiej pod względem takim jak na wielką mieście staty, przez tylko musiałem pod dodatkowo napisać, że się powiem do poczekania. No jak tam chcesz, no to twoja sprawa, możesz go wrzucić. Nie zaszkodzi przecież wrzucić jakiś film do internetów. No. Skompletuj kolekcję kartek Gwinta. A, dobra, mam zdania robić główne. Panie lasu, używaj wiedźmińskich zmysłów. Używaj wiedźmińskich zmysłów, kapliczka na początku słodkiej ścieżki. Czego to mnie? Kurwa, czemu to się anulowało? Dobra, miałem jeszcze powiedzieć o tym stosie Nowigradu, to sobie ten... Kierunkowska Liga, panie lasu. Dobra, to w pierwszej kolejności porozmawiam z Baronem. Na razie to Gwinta sobie odpuszczę. Twoje boksy w future się też nie powalające, no właśnie.
to wrzucaj. Co ci szkodzi? Tiriri. Polubienia były, no były i nawet było wyświetleń ponad chyba 2000 z tego co pamiętam. Właśnie nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś patrzyłem to było chyba ponad 2000. Dobra, lecimy na górę do barona. Dobrze, że sąsiadka mnie zobaczyła jak bierzemy sztor żandor i czym prędzej sprawdziła pomoc chwała jej, gdyby nie ma to... Chwilę potem naprawili internet i by nie doszło do stracenia życia. Chwała chwalebnej sąsiadce. No słucham. O, już nie mogę z nim zagrać gwintam. Przekazałem. Notku ten pat jest ekskluzywny i nowy w Microsoftie. No widzisz, to tym bardziej trzeba wrzucić. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie, miałem nadzieję, że jednak... A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek. Szukaj jej. Dobrze, idę szukać. Dobra, trzeba zrobić questa Panie Lasu teraz. Masz tu coś baron ciekawego, co mógłbym ci zabrać? Chyba nie. No nie. No nic, to lecimy teraz do Anny. Znaczy... Ale to będzie bardzo długa ścieżka, ale... Coś mnie tu nilgarskim ścierpą. Kopać się w życiu. Tutaj? Nie tutaj. Kurwa, jest ten... Tak to jest zbudowany ten budynek, że ciężko się z nim odnaleźć. Ja tam mam pana do X6 do PC pod USB na rzekam, ale chyba go zmienię na wersję bezprzewodową. No, bezprzewodowe są lepsze pady, bo kabel się nie plącze i w ogóle jest przyjemniej trzymać w ręce. Jebać mi się chce. Czego ty szukasz przy błędu? Lecimy tam do tej... kurwa, kto tylko jest? Spróbowałeś wieśka na padzie grać? A spróbuję. Ło! Tym się biegnie, dobra. Jak to sprintować? Nie wiem jak to sprintować. Czyli tym? Nie, tym się strzela z kuszy. Aha, dwa razy A trzeba kliknąć. A nie, wystarczy wytrzymać w sumie. Dobra, szybka podróż. Na dół. Ale jutro lecę gierzyć w Halo 5, będzie maśnie. Halo chyba fajno gra. Ciach. No pogram chwilę na padzie, ale nie będę to nie wygrał. Pozdro YouTube, pozdrawiam. Michał pozdrawia YouTube na Steamie. Proszę bardzo. No kurwa, to nie to. A, bo tu też są ludzie, to z nimi może bym sobie pograł gwinta czy coś. Jak jeszcze nie grałem. Siema Michał. Co tam? To jest pod tytuł Master Chief czy coś tam. A, o, tu jest jakiś kupiec jeszcze. Spróbuję z nim zagrać. Zsiadłe mleko, jaje, świeże jaje. Czyste, nieobesrane. Nie wiem czy coś od ciebie kupię czy nie, ale na pewno zagrałbym. Grałem w CS-a. Nie grałem w CS-a, chcę sobie Wiedźmina pograć tam. Daj mi spokój. Rozpocznij grę. Kurwa, napadzie w gwinta to nieźle, nie wiem. Ciężko chyba będzie. Chociaż... Co by tu wymienić, to na pewno. Dobra, jebać te opada, nie lubię w takie gry grać na padzie. Oni są zbugowani. Też sobie pogram zaraz Wiedźmina. O proszę! Wiedźmina. Bardzo dobry wybór.
Kiedy koło w ATS-ie? A można grać na multi w ATS-a? Bo chyba w Eurotracku były jakieś oficjalne chyba serwery, a w ATS-ie to nie wiem. O kurwa, dobra. Pora przegrać tę rundę. Serio? Czemu spasował? Co by tu tak... Czekaj, co by tu rzucić? World of Tracks. A no tak, rzeczywiście, jest tam takie coś. To nic, damy sobie jedną tą. Już odpalam i gram. Bardzo dobry wybór. Wiedźmi zawsze spoko. Nie, jakąś piątkę muszę dać, by było więcej. I teraz pas. On ma potwory. Ja też nie mam źle. Dobra. Jak dostanę od niego kartę, to nie wiem. Kazur, masz może jakieś gry z Microsoftu, byśmy sobie pograli. A powymieniaj mi tytuły jakieś, to może będę miał. Chociaż nie wiem. Gry z Microsoftu, to można nimi grać na... Jak miała na PC, na konsoli, jak są gry z Microsoftu. Dobra, ciach. Wait. O, już Wiedźmina gra. Pa, zobacz co robi. Kurwa, ta klawiatura jak mnie denerwuje. Już odpala. Jest dopiero w... To jest chyba biały sad. Albo wele. Ło, zapatrzyłem się za bardzo. Minecraft. To serwery Minecrafta, jak są... Gdzie, kurwa, to serwery Minecrafta z PC-ta współpracują z tymi z Microsoft, z tymi z Xboxa. Czytywanie. A no tak, to jest ten. Co to jest? Uwaga. Gwint, rozgrywki w Velen. O kurwa, jaki nakoksowany Gerwant. Ale żeś go upoił eliksirami. Jeśli masz Windows 10, to masz kompo z Microsoftu, czyli tak. Aha, lul, to ja nie widziałem. To w Minecraft można pograć. Dawno nie grałem w Minecrafta. Nie, przepraszam, grałem w maju. W szkole. Nadal nie w 10 osób grać w Minecrafta. O kurwa, zapatrzyłem się, a tu ja z chłopem już wygrałem. Dobra, czekaj, ciach. Codziennie będziesz miał domek obsrany dirtem. Jak poskaczesz po moich marchewkach, to ja poskaczę po twojej mordzie. Tak było. Przeciwnik spasował. To wymień ci przykładowe takie gry? No wymień. Turu. I tu jeszcze. I ciach. Kurwa, 160 punktów, żebym miał, to by było fajnie. Bym kurwa achievementa w końcu zdobył. Uwaga, co dostałem? Nowigradzkie korony. Babę cmentarna. No nieźle, czyli jednak coś się dzieje. I do czego to się zaliczyło? Napotkany gracza, nie do Velen. Szkoda. Ciach, Sirius Sam. Łatwiej było, abyś pokazał bibliotekę gier, to bym se odznaczył. A tak... Kurwa, ale czekaj, to są gry ze Steama, któreś gry ze Steama są? Są od Microsoftu? Co ja mam, czy nie? Co można robić w wieśku? No nie wiem, przechodzić fabułę można na przykład. No przepraszam bardzo. Można bić chłopkę na przykład. Można. Oj, przepraszam bardzo. Ale to też nie wszystkie. No nie wiem, najlepiej jak jest pecet. Wtedy się najlepiej gra.
Gdzieś to teraz. Benek, tu byłem, chyba grałem. Kurwa mać, jebać tego gwinta na razie, nie chce mi się myśleć. Jakbym po prostu to było pójście z punktu do punktu, to bardzo chętnie, ale w takiej sytuacji to ja pierdolę na razie. Jestem na tyle zaufany o złego, który sobie mi wysłał, będę miał streama. Tak było, wysłałem. Ło, bandyci, skąd byś tu wzięli? Ło! Kurwa. Jak ja to wyczyściłem te miejsca, na chuj oni tu są. Pierdolajcie stąd. Ło kurwa, jak ja go zapaliłem? Właśnie ta funkcja zapalania skądś mi się wzięła. Miałem już ją na poprzednich streamach, nie wiem kurwa skąd. No wypierdalaj! Z tym mieczem. Łachudro. I z tą tarczą pierdolą. Noż kurwa, ile ja będę cię musiał bić. Dobra, fajnie. Jeszcze ostatni. Chociaż w sumie nie muszę tak nawet zabijać ich, ale już zabijać jestem. Albo ponurkować. Zaraz zobacz. Na przykład Forza Horizon, Sea of the DSL. No to ja nie mam żadnej z tych gier. Na przykład ponurkować. O, to masz oksy, to zrobiłeś, to już przeszedłeś dodatek, ten serca z kamienia, jak masz oksy. W sumie chyba tak. No, bo oksy są w tym dodatku. A mówiła, nie zadawaj się z nim, wyrośniesz na bandytę. Tak było. Potwierdzam ja sam. Kurwa mać. Jeszcze mnie to denerwuje, ten znacznik. No nie! No wypierdalać ode mnie. O, ale FPS-y spadły. Ale jest więcej... A godzin nie bym wymieniał. Ha, teraz dopiero ten znaczy się dał, tu byłem wcześniej. Mam nadzieję, że pogramy kiedyś coś. No kiedyś na pewno możemy coś zagrać, dlaczego by nie? Na przykład w takiego Counter Strike'a można zagrać. Albo w Minecrafta na przykład też. O kurwa, dobre surowce to były. Chyba też eksplorować te. Dobra. Rozmawiamy z babcią. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Ja już nim jest. To jakoś matka mnie za to nie kara niczym też. Nie będę z tym rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. Nie kara niczym też kuracyjnie kantor. No właśnie kiedy próbowała profesorowa. Ty no nie wiem, wiesz. Boże, jakoś w przyszłym tygodniu. Nie zadasz mu żadnego pytania. Bo jutro jeszcze ty będę, a w piątek mnie nie będzie już rano. Możemy już jeść. Będzie zupa ze skwarkami. Słyszałeś? Mówi, że się ciebie boi. Nie strasz mi dzieci. Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Ciekawe, skąd on się wziął. Nie strasz moich dzieci. Wypytaj, bo znaj sposób na wybawienie... babci z chaty. Wypytaj pozostałe dzieci o Janka. Cyk pływanko. A tu coś jeszcze się czytuje. O. Utopi Gerwalta, ale bandyta. Przecież mu niewiele życia zostało. Co ty robisz z Gerwantem? Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Janem. Ale czekam zaraz 1.4K. No, jeszcze 5 subów. Mówi, że Janek jest zmyślony. Ale chłopiec, co zadaje się z Jankiem? Utopi Gerwanta, bandzior. Głupi, nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I jeśli maki. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy! Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy.
Bo jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie pan i cię zabierze. No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. A babcia chuja wie. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem. Jak... Murzyna tak, ale Geralta to nigdy w życiu. Ja się dziwię, że na pstryczku nie wylądowałeś. Dokładnie. Może potrzeba wam czegoś innego? Ja to bym chciała coś słodkiego. Ja tak samo. Albo owoców. Jakbyś nam dał coś dobrego do jedzenia, to ci pomożemy. Macie tu łakocie. Bebok czuwa, dzieci, bądźcie grzeczne, dokładnie. W życiu żem czegoś takiego nie jadła. No, to teraz wywabiać tę babę. O, jaki piękny screen by tu by były, tylko bez tych dzieci. Kurwa, po co? Jak na ćmierzyć użarł. Chodź, babciu. Słodka sól, ta. Dodał cukru do soli, zamieszał i im dał. Nie bój się. Ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Babci nie ma i nie będzie. Jest zajęta. Niech zgadnę, dalej mój donate nie doszedł. O, właśnie! Donate! Doszedł! Serio. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Bo wchodziłem na Tip and Donation. Ja, że się nie boję. Ostatnio i jest, serio. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Także dzięki. Przestał tu przychodzić. No serio, doszedł. Teraz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi... że jest zmyślony. Kurwa, coś miałem powiedzieć. A, już wiem. Byłem sobie w biedrze wczoraj i... Gdzie są wasi rodzice? Jest tam taki nowy pracownik i on... Jedni pomarali z głodu. Tak, jest taki... No jest duży gabarytowo. Tak jak mój. Ale wygląda jak postać z kreskówki, jak ten. W świcie poszłam na jagody do lasu. Kurwa, ten Ludwiczek, o, jak Ludwiczek. Serio, chłop wygląda jak Ludwiczek. Kurwa. Jakbym mógł mu zrobić zdjęcie, to bym pokazał. Kurwa, chłop wygląda autentycznie jak Ludwiczek. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja babka, baba. Babka to wilk, uciekaj. No i no, uciekła. I teraz babka zjemy jego. Przywrotek z stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już, nie trzeba. Wystarczy. Gdzie Janek jest? Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek to kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Dobra, lecę i nagrać wieśka, elo. Cześć. Siema. Dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Kurwa, on jakiś dziwny jest. Dziękuję ci. Ten Arek. Panie nas, odszukaj na moczarach Janka, używając wiedźmińskich zmysłów. Nie ta babka jest. Co się dzieje? Kto powiedział życie? To brzydkie słowo, brzydkie. Nie płacze jak Janka. Przepraszam, żadne szczury do ciebie nie przylezą. I wiem, że nie wolno mówić krzywdy. Jadzia, jaki kot na tę bułkę z rzemem. A za przeproszenie będzie dobre jedzenie. A u nas się to jakoś nie zdarza. Nie, jedynie jak ktoś jest nowy, to wtedy. Kurwa, jaki był ten kot na tę kajzerkę. No kurwa, no nie wiem. No, tak jest czasem. Kurwa, się zacina gra. Znaczy, stream w sumie nie gra. Dobra, już nie w sumie, lol, dziwnie. Kurwa, baba wodna, najgorsze co może być. Uuu,
I cias. Dziwne, że nie rzucała niczym. Znaleźć ślady stóp, używając ludzkich zmysłów. Anka, masz 5 stóp, rozwienić. A to akurat się zdarza. Albo... Mam nadzieję, że ja masz Chesterfieldy czerwone, bo mnie się skończyły. Tak też jest. W tę stronę? Tak jest. Kurwa, jedynych utopców. Ja się dziwię, że one nie atakują na moczarach. Się... Kurwa! No chodź tutaj. No gdzie spierdalasz? No nie spierdalaj, jak już zacząłem cię bić, to ho. Pojedynki już nie jesteś tacy takie cwaniaki. No. Wychamy nieskrobane. Mój kolega z Interkradu w taki sposób, że robił normalne zakupy, na koniec szedł na napoje i chował się za zgrzewkami z wodą, tam pakował wszystko do plecaka i wychodził, aby nigdy nic. A kurwa, u nas przed biedro stoi strażnik Teksasu i nichuja nie zrobić takiego manewru. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, że jest w środku. Nie wiem, czy nie mówiłem o tym, ale... Było tak, że raz chłop taki ubrany, no nie najlepiej, podarty kaszkiet, spodnie też w najlepszym stanie, ogólnie ubiór taki pozostawiający wiele do życzenia. Robił zakupy w biedrze, chodził sobie z tym koszykiem, naładował cały koszyk zakupów i wyszedł se drzwiami wejściowymi, no. Jak ktoś otwierał akurat drzwi, to on wyszedł. Jaroszkiem? I... Strażnik Teksasu go zahaltował i kurwa musiał oddać rzeczy i jeszcze pały przyjechały i widziałeś ją? Ale to trzeba mieć łeb. Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. To tutaj mieszkasz? Tak jest. Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworów? Nie możesz mówić. O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Ona zły też bierze i miał sapy do mnie, że siedzę na barierce, odwołę tam na miejsce. Na miejsce na wózki z marżą, że utrudniam dostęp do koszyków, mimo że i koszyków było pizdy, nie można było jeszcze brać. Chcesz, żebym za to... Trzeba było mu zajebać w łeb, lute. Cóż... Siema, Sericraft Official. Dobra, zapierdlamy za Janem. Kurwa, Madzie, jak jest ten deszcz, to ja nie wiem, co się z tym OBS-em dzieje. Pierdolnięty jest ostro. Podążaj za Janem. Tak, BTW, to ja mam miecz jakiś rozjebany. Broń celowa. Co to jest do naprawiania tutaj? Ile? 60, 75. Aha, już się właśnie skończyło naprawianko.
No nie, nie, ja nie będę zabijał. Może ty byś pomógł mi, bo ty się nie boisz tych utopców i w ogóle, Janek. Kurwa. Nie, bo wszystko kamerowane było w środku, na demcza by sądę miejsko robili. Może to Big Brother, może masz Big Brothera w bierze. O ja pierdolę, ale jaja. 30 FPS-ów na obecie. Dobra, idę za Janem. Już bym chciał wyjść z tego Velen, serio. Już Nowigrad chcę. Uuuu. Może dzisiaj będę w Nowigradzie. Nie mam pojęcia, ile to potrwa jeszcze do końca. Ten quest. Jesteśmy na miejscu. No zobacz. Pozwól mi się rozejrzeć. Zdrada w zamrażarce na mrożonki. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz. To by było ciekawe, Big Brother w bierze. W takim razie wejdę tam. Szukaj krucze gniazdo. Jak tam wejść? A tam. Wow. Geralt, jesteś taki zwinny. Jak nie mogę? A to był ogólnie taki duży zwierz. Chyba niedźwiedź. A ja go zabiłem. Jestem bohaterem. Ej no kurwa, czemu nie mogę tu wejść? Co teraz nie mogę tego zrobić? Po prostu nie mogę nawet podskoczyć. Aha, teraz mogę. Dziwne. Chuj, nie dam rady, idę naokoło. Ha, no nie. Dobra. I no walka. O kurwa, co to było? Aaaa, to było ten akcja, nawet nie wiem dlaczego miałem je ustawione. O kurwa. Może chodziło mu o tę butelkę. No musi się chłop napić, dopiero mu się język rozwiąże. Jano się świeci na czerwono. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Pszcina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. Już się nacieszyłeś? No. Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Co? Dziękuję ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarny? Kurwa, jaki poliglota. Ogarnia z tym do gra z tym, bo jak się zarzuci, trochę dziwnie mi się to ogląda. A ja już mam pomysł. Kurwa, nie będę się tego spodziewał. Co się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie. Ale ci powiem. Rozdami, a tu ale się to nie okazuje, teraz. Że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, Dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Ani trochę. W żadnym wypadku. No właśnie, po mojemu to sprawa. Geralt zapisze sobie to w dzienniku Blaurów z potworem. Jeden znajomy kos. Od Blaurów z potworem odhaczone. I tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę?
Przecież wrony służą wiedźmom. Nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Dokładnie, masz rację. Czy posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości? Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie. Geralt zapisał sobie dziennik. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa. A na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią. Papieros i dwójeczka. Ta, to ulubiony moment Jana z ranem. Z rana. Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie. Zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa. Ale trzeba uważać, o co się je prosi. Ja bym poprosił, żeby same tego nie zechcą, mi się miecz nie tępił. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stupnięta. Uch, czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Jak wiedźma, tylko z Minecrafta. Ta. Sierociniec na bagnach? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. Podążę z Jankiem do wioski na moczarach. Idę. Dawaj Jano, dzida. O, przestało padać, jak cudnie. No nie, potwory. Dobra, jestem. Witam ponownie. Bonsai, dziwki. O nie, baba wodna. Kurwa, gin, maciuro. Jutro możesz zabrać te miniatury, żeby się z mechami Fajrand. Nawet pierdol i Fajrand. Kurwa. Napierdlamy. No, dzida. Shaolin, pojedynek mistrzów. O, to oglądałem kiedyś. No zapierdalaj, Jano. Dobra, całe szczęście, że jesteśmy na miejscu. Bo już nie mam ochoty za nim dłużej iść. W porządku. Nie, no, szanuję szefa. Ani pół. Śpiewam babci, to ją uspokoi. O, gora.
zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? No. Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Why not? Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie. Nie wolno. Wolno. A wręcz Boże, nalegam. To bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wybaczy. Jeszcze 4 subskrypcje brakuje do 1400. Odnalazłem. Pizzę. Wy mi kurwy zamówiliście pizzę. To waszym starym namiać. Nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła. A nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę. Chodź za mną. Teraz się będzie działo. Jak nie chcesz, to ja wezmę. Ja mam dosyć pizzy. Zjadłem wczoraj. Pizzę opierdoliłem. I kurwa, mam dosyć, nie chcę. Jak się zapchałem pizzą, tak, mi było niedobrze. Potem po prostu mam obrzydzenie, czuję się do pizzy. Janek to dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie? Parszywy stwór, mówią. Nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Pamiętam, jak to oglądałem w 240p. Zaraz to oglądam w Full HD. Wszechpotężne, piękne panie. Przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Jak śmiesz zachłócać nam spokój, kobieta? Minimajk czy Kruszwil? Kruszwil! Ktoś przez ciebie przemawia? Jak Minimajk będzie do niego biegł, kurwa, z gardą, to Kruszwil wystawi nogę i kurwa, będzie knockout. Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szuka. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowusę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Jaki wrażliwy. Jak ten padek nie ma siły, będę nogę podnieść. Jak oni go przygotują? Tak mi się wydaje. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii? Nichuja. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pokoju. Gruszel robił live, tu w wani wciąż siedział. Chyba jeszcze jest ten stream nawet. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna noc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. Także Nodisy ciągnik ulepszy mnie moc. Ja muszę jeszcze wbić 2 levele i... Sztylet? Po co? Pokaż ty.
tyle ta Sołtys będzie wiedział, że przychodzi żołnierz. I kurwa. Pomoże ci. Są lepsze też. Ty byś pewnie na tym skorzystał. Na czym? Porozmawiam z tym Sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto. Podaj kawałowi sztylet. Właśnie, dałeś sztylet. Białowłosy wróć, gdy wykonasz zadanie. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. A, na wannie z dziewczyną? No pewnie. Why not? Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać. Ten sztylet. No kurwa, jaki fajny sztylet. Zapłatę od Sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. I wyobrazić sobie, że kurwa kiedyś tak było. Na serio. Znaczy, chodzi mi o te takie kurwa zabobony i te inne rzeczy. O, tutaj go, tu, o, buzi, buzi, tego, tego, tak. Pięknie to oddajesz emotikonami. O, tu są sztygary. Sztylet, 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 bierz kurwa ten sztylet. Chciała pewnie mu tak powiedzieć, ale chciała być coś grzeczna. Siema, Sołtys. Witajcie. Witam. Witam, Ino Sołtysa. Ano. Prawdziwa perła moczana. Kiedyś to się myto. Skoro tak gadacie. Jak spadł deszcz, bo jak morze się kąpali. Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Kiedyś tak było. Rozpoznajesz ten sztylet? Ale kiedyś musiał panować wszechobecny smród. A nie. Nie wiedziałem, że należy. Przechadzasz się takim miastem jakimś. Przechadzasz się takim miastem jakimś. Przejdźmy do rzeczy, chcę to załatwić. Kurwa jebie tak. Aha, to i tak jest prawda. Strasznie. Mam pomóc rozwiązać. Kurwa, masz, nie wiem jak to tak było. Opowiadaj ci rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Mam kutasaki, łaza, lubię sobie nim pokazać. Ludzie we śnie wychodzą tak z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Jak żywka, kurwa. No i teraz, kurwa, nie wiem co mam zrobić. Zaraz muszę sobie przejść na ciebie. Bo chcę, żeby baron przeżył, więc musi żona barona przeżyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwędanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiałą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Więc nie. Sami musicie to zobaczyć. To było. Parę razy. Nie to kliknąłem. Grunt? To. Kiedy się to wszystko zaczęło? Będzie 3 roki temu. Pamiętam, lata się mówi. Nie poszedłem sprawdzić, co złapało się we wnyki. Wyciągam zająca z pułapki, a tu nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek dnia był. Wpierw myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając gnił mi w ręcach, a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Idzę. Od tamtego czasu źle. Oj, coś czuję, że zapas mleka Geralta w butach drastycznie się zwiększy. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, że tak będzie. No i dzieci. Kalekie się rodziły. Chrome. Strach i przekleństwo. Wtedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. Rozejrzę się. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko.
Dobrze. Dowiedz się, co zabija mieszkańców Sztygarów. Okej, okay. Malutki pit stop. Panie lasu. Misja, dobra. To tak. Odwiedzenie z Ortysa, drzewo. Jeśli będziesz chciał się pozbyć ducha, to przygotuj się na odparcie. Ważna uwaga, decyzja zaważy nasze losy rodziny barona. Jeśli puścisz ducha, to porwią dzieci, Anna zostanie. Przyjmę w potwora, jeśli go zabijasz, to stanie się potworem, ale postrada zmysły. To nie stanie się potworem, ale postrada, czyli musimy zabić. To już będę wiedział, jak zrobić różne. Witam człowiek, człowiek. Ten to wanieś dziewica poszedł. A ja wiem, czy ona taka dziewica. Wait, jest to być jakiś bliski znacznik? Sierociniec na krzywouchowych. W sumie można z buta to pójść. Jest blisko. Troszkę już mi się przejadł ten mroczny klimat. I porobiłbym coś innego. Także chcę to skończyć i polecieć sobie do Nowigradu. Może jeszcze dzisiaj nawet. Akurat miałem grać Wiedźmina, myślę, że sobie zobaczę. A to ty gdzie jesteś, Wieśku? Do ciebie Karolina też jest brzydka. No taka średnia jest. Dobra, idę naokoło wilkowaki. Karolina, ta od Kruszwila. Ta niby jego dziewczyna na filmach. Zanosi się na deszcz. Kurwa, już pada Geralt, co ty pierdolisz, że się zanosi. Nabrałbyś? No nie wiem. Musiałbym się zastanowić. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Trzeba znaleźć jaskinię. Zapewne. Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. Pradawny dąb. Dobra. Chuj wie, czy to było gdzieś koło dębu, czy... Ale chyba była tu jakaś jaskinia. Aha, tam, dobra. Dziurma jak każda, więc no. No niby w sumie tak. Magia. To miejsce mocy. Miejsce mocy. Kurwa, gdzie jest to wejście? Tutaj. Ciemno strasznie. Aha. Dobra, trzeba tu się jakoś przebić. Jest tu coś, jakaś skrzynka? Nie ma. A nie, tam jest jakaś skrzynka. Kurwa, ile tych. Ile suwenirów pięknych. Pamiętam, że za pierwszym razem to uwolniłem. Za drugim razem chyba zabiłem. No i teraz też zabiję. Po co krew przelewasz? Ja chciałem się upewnić, że moment gry. Czy chcesz mnie wyzwolić? Zajebać cię. Ladacznico. Zostałem zaatakowany. Właśnie. Zostałem zaatakowany, kurwa, składam pozor. Czekam na morderców, a mój las mnie chroni. A co u ciebie, Kasper, tak BTW robisz tak, czy produktywnego? Prawo jazdy robię, kurwa, czaić. To jest coś produktywnego.
jest najbardziej produktywna rzecz, którą zrobię w tej okazji. Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Koniec bicia. Nigdy nie słyszałem o kręgu druidzkim w Welen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. A ty robisz coś produktywnego w wakacje? Ha. Nie dobrze znasz wiedźmy. Są przekleństwem Welen. Słyszą przez odcięte uszy. Krzyżują losy. Ona w chuj, to w chuja leci o to. To co do nas teraz mówi. Tak samo jak ty. Robisz prawo jazdy? Chcą tej ziemi. Chcą ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiały mnie zabić. Powiedziałaś, że jesteś uwięziony. Jestem tu przykuta. Kajdanami magii. Błądzę w nieskończoność. Nie. No to nie robisz nic produktywnego. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co mnie czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę. Dobra, never mind. Szachmat 1-0. Coś zagraża sierotom, sami dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Dzieci zabrane, jak cię uwolnię dopiero. Nie wkręcisz mnie. Ja sobie jeszcze porozmawiałem jeszcze chwilkę. Uważasz, że dzieci na polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały. Już nie ma powrotu. Gdzie je zabrały? Pomogę. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Artcerbin nie prowadzą drogi. One wszystkie umrą. Pozwól je ocalić. Nie pozwolę. Prędzej prawo jazdy na pojazd do przenoszenia skrzyń. Czyli na paleciaka. Jedźmy? Co? A ty nie trzeba mieć uprawnień, mordo. To można używać bez licencji. Jest ich królestwem. Tu wszyscy im służą. Siostry. Na widlaka? Prędzej. To już trzeba sobie zrobić kurs jakiś. Nie wierzę ci. Nie wierzę ci, duchu. Zbyt wiele świadczy przeciw tobie. Nie mogę polegać tylko... A po tym technikum? A nie wiem. Nie wiem, co będę robił. Wyjebę na truskawki za granicę. I chuj. O kurwa. Wiele potworu. No kurwa, czego Geralt nie walczy? Ta myszka naprawdę już mnie nerwuje. Wiele potworów. Magazynier logistyk. A ty. Kurwa, wiele potworów. Samo zabicie drzewa nie jest jakiś zbytnio skompliko. Dobra, właśnie o to mi chodziło. Powiedz co, ty sobie jeszcze garowo rozwiązanie problemu. A, magazynier logistyk. A to właśnie to co po tym technikom będziesz robił? Czyli będziesz zapierdalał, albo zapierdalał widlakiem, albo paleciakiem, albo będziesz nosił kartony, albo nie wiem. Tak serio to nie wiem, co można robić. Dobra, to co miało być zajebane, to jest zajebane, ale jeszcze na chwilę sobie tu wrócę. Aha, nie ma tutaj nic. Dobra, spadam.
Nie ma nic. Medalion drży. To miejsce mocy. O, tu jest Otis. Siema. Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Tak, dużo tu się tam się działo. Rosnące na te jak kiedyś zamy te prawko tysku mamy na przykład do ciebie na piwo. A jakżeście go przegnali? Do mnie kawał drogi. Ale można. Serce drzewa zostało opanowane przez jakieś. Zdamy. Ja tam zdam. Znaczy się zmora. Za pierwszym razem pierdolne i chuj. Kajny problem chyba. Chociaż w sumie zobaczymy. Wiedźmi, czy jak je nazywasz, panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ono wiesz, czego chcą. No. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. O, będzie syciał łóżko. A szkoda, że nie ma jakiegoś questa, w którym się zapierdala wiedźmy po kolei. Franek Z, dzięki za subskryberka. Brakuje jeszcze tylko 3 subskrypcji do 1400. Także jesteśmy coraz bliżej. To nie zadzwonię do 0700 po bolida i przyjadę, teraz paliłem. Dobry pomysł. Oto i zapłata, przekażcie ją panią. Dlaczego obciąłeś sobie uchwał? Właśnie kurwa, jebany jest jakiś. Jeszcze tylko 2 suby do 1400. Już naprawdę niedużo brakuje. Może by to wbić dzisiaj, fajnie by było. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. No to wypierdolcie stąd, po co tu siedzicie. Nad Welen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Dobra, to teraz mamy rozwiązaną sprawę, jeżeli chodzi o to drzewo. O, myślałem, że będę musiał iść. Pewnie to będzie Baron za Anną, czy coś tam. I kurde, będzie już elegancko, bo kończymy. Welen. Dostałem jakieś rękawice, które będę mógł sprzedać. Ojoj, co się dzieje? O kurwa, ucho sobie ujebał. Ano, świr paleta. Ela Mordini, siema Franek. Biegu szalony, siema Franek. Kurwa. W rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. No. Kozak mi jesteś. Cześć ja! Kurwo, czmato. O kurwiska. Kasper Kozak, tym jesteśmy. No a jak? Dobra. Czemu mnie obrażasz? Albo ty mnie kurwa obrażasz. Kamie. Ja to sobie lajka, to obrażasz. Albo mi kurwa każesz łeb pucować, gościu. Poznaję to znamie. Przecież to Anna, żona barona z Wrońcu. Ona nie należy do żadnego człowieka. Pójdź na łebie drucha ci starego. Spierdalaj! Pomogłyśmy jej. Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież... I cyk! Czacik wyczyszczony. Mów białowłosy. Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na szepczące wzgórze. Nic za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Tak. A co nam się udał, kawalerze? Cześć, co by tutaj... Chuj, druga opcja.
Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć. Zdołał odpychać ciebie, kawalerze. Uwolniłeś. Czas został odłączony. Czemu? Co tu się stało? Na gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Co się odjebało? Czemu czat jest odłączony? Gdybyś wiedział, ile czasu spędziłyśmy przed lustrem. Pożądasz nas? Wiecie, po co przyszedł. Ej, czat się wysypał. A nie, dobra, działa. Raczej tego nie zrobisz, bo nie nawet jeszcze... Nie muszę go odbyć jako... Ej, co się stało? Kurwa. Działa czy nie? Na telefonie działa. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Nie. Kolej na was. Coś przerywa, jest. Nigdy nie łamiemy danego. Działa. Nie wiem, co się stało. My się włosy. Net jest okej. Okay. Coś z YouTube'em. Sam Fran. Kurwa, ja muszę sobie. Zaopiekowałyśmy się. Odblokuj Janka. Jak własną córką. Ja tego nie robię. Bo mi się nie chce wychodzić. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Nie chce mi się minimalizować gry. Uparta i samolubna. Znaczy w sumie za 300 sekund będzie odblokowany gdzieś. No to teraz już chyba gdzieś za 150 zleciał trochę czasu. Gdzie jest kurwa ta szarowłosa? Nie wierzę. Choć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie tak jak było. Opowiemy, kawalerze. O i ostatni epizod chyba grywalny z Ciri, z Velen. Widywałyśmy jej postać jako mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie. No to dobry człowiek. To będzie odblokowany zaraz. Tylko niech czas zleci. Kurwa, ten czat nie działa, muszę chyba restartować. Na kompie go. Daj mu drugą szansę. Śpisz? Jak jagniątko. Dalej, siostry, nie ma co mi tężyć. Po stołu ukryłam. W kotle już buduję. Nie wolno nam. Wiesz, że ona jest dla niego. Emerald dostanie ją. Dostanie. Ale nie całą. Dobrze mówi. Skosztujemy jeno krzynę. Stopy jej utnę. Ładny ma. Zgrabny. Narysu będą jak z dala. Uff. Narobiłaś mi smaku. Niech będzie. No idź już, idź. Jak one pierdolnięte. O, pożałujesz tego, dziewczynko. Pożałujesz. O kurwa, trzeba spierdalać. Dzida, kurwa. Do ile będziemy mógł pisać? Nie wiem. 300 sekund musi zlecieć czasu.
sprytnie. Chciałeś ją zabić. Chciałeś się porąbać ją jak zwierzę i pożreć. Dobra. Smaki krwi przypomniał nam lata młodości. Mogę tego banować, chuj, mogę tego banować, odbanowywać już nie mogę. No bo w sumie tak jest. Niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Żałujemy, że uciekła. Ja wrócę po was. O właśnie. Uciekła od was, ale ja ją znajdę. Razem wrócimy tutaj, żeby was zabić. Wrócisz, wrócisz. Tak splatają się nasze losy. A wtedy ktoś umrze, ale żadna z nas. No w sumie to nie mają rację. Teraz będziesz gonił za cieniem i błądził w mgle. Wszędzie będziesz znajdował tylko jej odbicia. A jeśli odgonisz, jeśli umrze, do zobaczenia, piękny rycerzu. O fu, spierdalajcie, kurwa. Będę szanował. Oj, bardzo dobrze. Dobra, lecimy do tego, do kasztelu. Chyba tam jest znacznik, czy nie? Tutaj. Tu idziemy, lecimy do kasztelu. I w sumie, kurwa, będzie końcówka questa, można powiedzieć. Jeszcze będzie bitka. I końcówka. Kurwa, uszy tam wisiały jakieś na tych. Dobra. Ciach. Chcecie się dostać do tego, do Nowigradu. I to wszystko w sumie. Jutro chyba... Jutro będzie... Kurwa, jutro będę robił coś w Nowigradzie dopiero, bo już mi się nie chce było trochę w to grać. Niezłą robotę podłapał mój Luby, a w poniedziałek to może coś nowego będzie. Mam kurwa fajną gierkę, w którą chcę pograł. Ale ona w sumie to gdzieś na dwa streamy. Ale jest fajna. Gdy sobie pogram? No ja to dopiero w poniedziałek. Dobra, szybciej Geralt. Kurwa, czat się zawiesił na kompie i się nie chce odwiesić w ogóle. Trzeba telefon zerkać. Dobra. No słucham, z czym przychodzisz? Kurwa, żona, znalazłem ci gościu, płać pęgę teraz. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? O, witam Arek, witam. Jest na krzywuchowych moczarach. Ja na krótko. No dobra. Nie wyglądała jakby. Rozumiem. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Jędrula, nie krzycz. Odnaleźć, zrobiłem. Czy ty znowu nakurwiasz Gwinta? Nie. Znaczy, zacząłem na początku streama trochę grać Gwinta, ale... Ty pewnie dalej... Trochę się kurwa gubię, serio, bo... skończonym skurwysynem, bo te karty mi po prostu się nie dodają, nie wiem dlaczego. Zagrałem znów z czterema postaciami i nie dodał mi... Nie, dodał mi jedną tylko kartę, zagrałem z czterema postaciami. Kurwa... Nie wiem, muszę obczytać jeszcze bardziej, gdzie się udać, z kim zagrać, żeby po prostu... No mi kurwa zaliczało te karty, bo tak będę grał w kółko z tymi samymi osobami, tak bez kart. Niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak postanowiłem fabułę trochę porobić dzisiaj. U nas nic nie jest czarno-białe. A kurwa opowiedz nam. Nie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Z Aneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia.
Chyba dwóch subskrypcji brakuje, 1400. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem. Ej, opóźnienia animacji mowy z głosem są. Serio? Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Nie widziałem, że Geralta panowała brzuchomóstwo, no bo to jest spryciarz. Jest kurwa człowiek wielu talentów. Posłał mu wojska z pomocą. Serio jest opóźnienie? Zaraz zobaczę. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Nie, rzadko nie ma. W domu, a usłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nie ma opóźnienia. Nie mogliśmy się rozstać. Coś mi brzęczy, ale nie wiem co. Nie wiem, czy to co brzęczy. W dalszym ciągu widzę to tylko twoją winę. Dasz mi powiedzieć do końca, czy nie? Dobra, mów. No dobrze. Co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie 3 lata pocieszał ją niejaki Ewan. Przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Dlatego wszyscy lubią siwego gołodupca. Jak się dowiedziałeś? Tak jest, siwego gołodupiec jest kurwa. Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem na jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypierdkiem i zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. W końcu to nie jest źle, odpierdoli, bo... Muszą nazywać cię krwawym. Co? Przydomek zobowiązuje. A nie, z krwawym to zupełnie inna historia. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu. To się nazywa człowiek wybitnego umysłu. Dokładnie, zapierdolił chłopa. Wyjebał jego truchło psom i chuj. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym uderzył. Dobra, zaraz spaszcza iść. No, już jest w chuj późna godzina. Zabiłem w jej życiu miłość, więc... Arancza, wstać do roboty. Przepraszałem 1000 razy. Przynosiłem kwiaty, prezenty. Nie no, chcę dzisiaj dojść do tego Nowigradu i... W końcu po też 2 latach jej złość zmieniła się w obojętność. Od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Bo jesteście winni, widać po drugiej stronie, obchodzi mnie to. Oj, jedynka. Masz rację. Żadne z was nie jest bez winy. Cieszę się, że wreszcie to do ciebie dotarło. No dobra. Baron, spoko, morda. Jeśli nie chcesz przyprowadzić Annę do domu. Miło było, siema, siema, Franek. Ty masz już robotę, Elo. Nie no, nie mam, śmieję się. Twoja żona jest. Opierdalam się. O czym ty, kurwa, mówisz? Jakich wiedźm? Tych, które mieszkają na krzywuchowych moczarach. Jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania. Jak ona się tam w ogóle dostała? Porwał ją bies. Tak, kurwa, porwał ją bies. Zawarła pakt z wiedźmami. O kurwa, jak ten czas szybko leci. No, zapierdala. Jaki znowu pakt?
Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyła... A, mam emeryturę, ale to nic się, tylko śmieje. Tylko im się sprzeciwia. Ha, dobry prank. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. No to chodźmy. Rób co chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Choć moim zdaniem zapuszczanie się na bagna i granie z wiedźmami to czysta głupota. To robić? Siedzieć bezczynnie, czekać aż sama wróci? Pójdę tam z ludźmi albo sam pójdę i wyciągniemy ją. Ostrzegłem cię. Co z tym zrobisz, to twoja sprawa. Nie no, pójdę z nim. Będziesz grał Gwinta? Dzisiaj już nie. Trochę pograłem na początku. Streama Gwinta. No ale jak mówiłem wcześniej, po prostu grałem z różnymi postaciami i po prostu kart mi nie dodaje, nie wiem dlaczego. Nadal mam Velen 15, a zagrałem no chyba ze wszystkimi już. I nadal kurwa mam 15 kart do zdobycia, także nie wiem o co chodzi za bardzo. Czy Cyberpunk będzie miał wysokie wymagania? No wydaje mi się, że tak. I też jak dobrze zoptymalizują, to powinien ruszyć na sprzęcie takim ze średniej półki, no. No ale trzeba się spodziewać, że będzie to gra wymagająca pewnie. Będzie tam jakieś specjalne efekty, pewnie hairworksy, jakieś inne szmery bajery. I trzeba będzie dobry sprzęt. Witam, siema Spirol. Patrzę na komórkę, bo nie mam czatu na monitorze. Zjebał się. Dawać mi tego bazyliszka, come on, bitch. Dawaj, chodź tutaj, byku. No chodź tutaj, ej. Grać w sumie przecież myślałem, na PS5 wyjdzie Cyberpunk czy PS4? Znaczy, wydaje mi się, wydaje mi się, że już nie będzie go na PS4, bo to... Znaczy nie, kurwa, co ja mówię, będzie na PS4, raczej. O kurwa, przegrałem, zagapiłem się. Będzie na PS4, no bo Cyberpunk wychodzi w kwietniu, na premiera PS5 będzie dopiero w przyszłym roku, także będzie na 100% na PS4, musi być. No w sumie nawet można też preordę zamówić, no to kurwa, będzie. Kurwa, jeszcze raz tego bazyliszka. Ja się kurwa zapatrzyłem. Nie zapierdolił chłop. No i dalej się nauczył. A co napisał? Nawet nie zdążyłem przeczytać, bo zbanowali szybko. Dobra, chodź tu, come on. No come on, bitch, chodź tutaj. Dobra, gitara. Zajebany. Kupię Cyberpunka wtedy, jak ktoś za dobrą recenzję tej gry. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj można w ciemno sobie kupić tą grę, z tego powodu, że no... Kurwa CD Projekt, więc... Musi być dobra gra, no. Że CD Projekt nie zrobiło chujowej gry. Także Cyberpunk pewnie też będzie zajebisty. To niby typu, który spytałem, ile ma starych, a tego nie wiem, co znaczy. Ale ja nie wiem co on napisał, bo to szybko. A tu mogę kliknąć sobie. Jesteś niemiły dla Wilcza, czy ja cię dla żartu obrażam, bo to miała serio odwołanie po tatę. Dobra, idę ci do nas tego pracować mu kucyna. Dobra, leć, zapierdalaj. Dobra, przedostań się do wieży. Czy jak tej wieży? Tam będzie chyba wejście jakieś. Tędy? Nie. Kurwa, którędy o tej wieży?
Jebanej. Tędy nie przejdę. No kurwa. No ja pierdolę, no. Wow. Kurwa, gra się skraszowała prawie. Chyba tędy naokoło, czy nie? Aha, tędy. Kurwa, nie wiem co się stało. Animacja się zbugowała. Finish him. Kurwa, ile z takiego bazyliszka można butu zrobić? Śmieszy mnie niższość internetowego społeczeństwa. Dobra, udało się. Jeszcze musimy skoczyć po tą żonę. Chociaż w sumie nie musimy. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Jesteśmy kwita, bitch. Ty też mi pomogłaś, wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać, tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Dobra, udało się. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się. Raj twojego starego, twojego starego. Dobra, pedały wypierdalać, kurwa. Znudziło mi się to. Badałować i chuj. Jak się już przez rydańskie posterunki. Przeprawa przez Pontal jest obstawiona przez rydańskie wojska. Mimo to posłałeś cili do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę Radańczyków. Dałem jej Glejt. Skąd w ogóle masz te Glejty? Nie zawsze dowodziłem tą bandą błatnów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują Radańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. No i chuj, jedziemy do Nowigradu. Istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na Bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Kurwa, da mi tego. Flaszkę. Trochę spirytu zawsze się przyda. No, rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia.
Uma. Co to było? Uma. Oj, fuj. To potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Uma? Dziwne imię. Ano dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na czy im odjebało? Nie wiem, chuj mnie to obchodzi w sumie. Do nosa palec. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i tuka. O, Uma. No i tak zostało. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? A żeż, kurwa, czepiasz się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do broniec. Ot, koniec pieśni. Rzeczywiście śmieszna historia. Boki zrywać. A tam kurwa nie znasz się. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę. Ten internet schodzi na psy. Z drugiej strony. No, można tak powiedzieć. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. Tej kurwa, miałem pójść z nim. Będziesz dla niej dobrym ojcem. Miałem pójść z nim. Kurwa, po tę Annę. Dlaczego nie poszedłem? Ej. Poszedłem. Nie, ej kurwa, przecież miałem pójść. Ja pierdolę. Zjebane. A nie, jest kurwa, quest poboczny. Spotka się z baronem we wsi Sztygary. Zapierdalamy we wsi Sztygary. Ale powinny kontrolować, że pociągnął sobie wnętrze, by uderzenie w pan skorbisyny. No niby tak. Ale tak szczerze to nie da się, kurwa. Niemożliwe jest kontrolowanie tego, co ludzie robią w internecie, szczególnie młodzi. Bo jeśli nawet w domu rodzice zabiorą telefony, kurwa, nie wiem, komputery, wszystko, no to jest szkoła, są znajomi, także można ten... Mogą robić to samo, tylko za pośrednictwem urządzeń swoich znajomych. Także tak to wygląda, no kurwa.
To nie kiedyś, co jak nie chciało się, żeby ktoś wychodził na podwórko, to po prostu się go nie wypuszczało. I nie wychodził na podwórko grać w piłkę, no teraz to troszeczkę inaczej wygląda. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Geralt, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu, trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem! To może... Ej, tu spod uprzeszy odechce. No, teraz nie wolno bić dzieci. Wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. A ty kurwa nie masz ucha, imbecyl, bo sobie uciąłeś. Zgoda, kurwa, dzida. Zgoda. Zaraz biorę moich ludzi. Otwiera się! Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wiedźm. Dobra. Idę sam. Oni dotrą pewnie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że powinni dotrzeć. O kurwa! Jakby szybcy. Nic nie wiedzę, jak gnać się, chyba że to my ich nauczymy. Nie powinniśmy głosić. Niby można. Kto wie, co tam siedzi w głębi? Co to? Strach cię obleciał! Ciebie! Silnego Berta! Dawać! A pieprz tam biją i słusznie oba chorą na życie, bo ty nie umierzesz sądko. Nie wiem, nie mam swoich dzieci, także ciężko jest mi powiedzieć, czy tego typu metody wychowawcze rzeczywiście działają. Ale wydaje mi się, że jak ktoś chce być chujem, to będzie chujem, niezależnie od tego, czy będzie się go tłuc, kurwa, maczetami. Czy nie, to i tak będzie chujem i tak. Aha, to było tle walki? Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. A przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Karać to po patologię pasy, nie ciorać. Wydaje mi się, że to wymierne w skutkach. Jest. Przestańcie się kłócić, lepiej odszukajmy Annę. Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. O ty kurwa, chamie. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. No śmiera, co chuj będzie. Wiedźminie, pomożesz nam? Chujem, ale... Jakiegoś ukara. Pięciu ludzi i nie wiem, czego może i tak spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić.
A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Oho. Tutaj. To szorowałam. Acia. Odstąp, śmierdziucho. Piernik. Tak świeżo wypieczony. Mamo. Jest. Uprzyjdziutki. Tak świeży. Pijcie, pijcie. Za mało robiłam. Żeby sprawdzić, czy twarde, ale jak świeży. Lekko pijcie. Och, mamo. Lekko pijcie. O kurwa, co się odjebało. Przecież prosiłam. Mamo, to ja. Poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz wyszorudę. To czysta. Mamo. Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Przygotuj się do walki. W sumie nie muszę, a nie wiem, co naprawił ten. No kurwa, ja mam do sprzedania dla rzeczy. W ogóle nie wiem, skąd to jest. Chuj wie, dobra, pancerz. Rozjebany troszkę. Piętnastki, dziewięćdziesiątki, dobra, dwie piętnastki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Nie ma ratunku, nie ma ucieczki. Kurwa, dawać. Dobra. Tam. Dobra. Kurwa, ile tu jest? A gdzie ta bestia? Tutaj. Pierdolona, jaka duża. O skurwysynu, chamie. Jaki skurwysyn mocarz? Pierdolony. Zbanowałeś siły dość irytujące. Ja nie banowałem. Ty to możesz zrobić przecież. No kurwa, czemu nic nie widzę? I to tyle czasu. No dobra, widzę. Ja pierdolę, ten bies jakiś pojebany jest. Tu nic nie widzę. Śmierdzisz strachem, zepsujesz nam posiłek. Więc nie widzę, no. Poszukamy cię, kawalerze. Skąd
No ja pierdolę, jaki pojebany on jest. I ty kurwa chamie. Robiłem to, ale i tak mogę pisać. Ale banicja, że na kanał. Chyba możesz banować na kanał. A, bo jak mi chyba patrzy w oczy, to wtedy może. Dobrze, to po prostu nie widzę. Kurwa, chamie. Która podziała, no nie wiem. No kurwa, chamie, zgiń w końcu. Dobra, zaklinował się troszeczkę, ale chuj, nic z tego. Dobra, finish him, bitch. Dobra, udało się. No i gitara w sumie. To będzie koniec już wątku krwawego barona. Co to było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora sława. Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu zabijesz ją. Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Babeczki! Na obiad będą babeczki! Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. No Bega, z tych języków się jakby była poza mną dzisiaj ta kapsa. A no? Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi. Ale jednak porwał ją bies. Myślę, że nie. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki. Wobec Wiecznego Ognia. No to... Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamę do Znachora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Zostali stworzeni, żeby zabijać potwory.
Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji, ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię wieczny ogień chroni. Wiedźmin, powiedz. Bo chuj mnie jebnie. Mam kanał do nie wstał zamknięty i się męczają. Co im powiem, kurwa, wyjebane mam. Kurwa. Dobra. Zrobione. Jeśli ktokolwiek może jej pomóc, to tylko uczony mędrzec. Może masz rację. Tak, dobra. Podpieramy to. Polecam do Wigrady jeszcze. Zobaczę, co tam się dzieje. Kurwa, jak ta klawiatura jest głośna. Dobra, trzeba się dostać jak najbliżej do Wigradu. Ciach. Okej, mamy... Aha, w ogóle to nie ten quest. Najbliżej Nowigrady jest ta wieś. I chuj, zaczynamy nowy rozdział, można powiedzieć. Jod. Odwieź Triss w jej domu. Spoko. Tylko rozpoczniemy i tyle na dzisiaj. Jutro pociągnę ten rozdział dłużej. Nie można powiedzieć, że to jest rozdział. Chociaż... A nie, dobra, to już zrobię na koniec. Mam jeszcze parę znaczników do odkrycia na wyższym levelu, ale wbiłem trochę levelu. A tak a propos, to postać. Mam 7 punktów do wydania, nie mam nawet jedno pole wolne. Kolejne będę miał... O kurwa. O kurwa, łobabyn. Szermierkę. Precyzyjne cięcie. Młynek. Silny atak, defensywa. Obrażenia otrzymane w trakcie uniku zmniejszone o 20. Każdy celny strzał daje... Aha, to nie. Trans. Spadek adrenalny po otrzymaniu obrażeń jest zmniejszony o 20%. Żywotny spadnie 0 punktu adrenalny zostaje tak bez użyty do odnowienia. Ilość odnowionej żywotności... O, to jest zajebiste. Ja to miałem ostatnio. Wymaksowane. Także sobie to dodam w sumie. 7 punktów trzeba wydać w tej kategorii. Na nic. W sumie nawet nic już nie wrzucę innego, nic na to, to jest to potrzebne, to jest potrzebne. Obrażenie od szybkich ataków to też potrzebne. A, dobra. Dlatego podpala przeciwników. Jeśli aktualne otrzymałości zbyt nisko znakiem mogą być rzucone, to też potrzebne. Każdy element takiego rocznika daje plus 25 do obrażeń krytycznych. Na razie jest niepotrzebne, ale na chuj niech zostanie. W czasie dnia to mnie nie interesuje. Pociski przyszliwane z kuszy. Punkty adrenaliny zostają zjedzone. Mnie nie interesuje. To też mnie nie obchodzi. Można oddać jeden strzał z kuszy więcej. To też mnie nie interesuje po prostu. Kurwa. Rzucanie znaków generuje adrenalinę. To by mogło być ciekawe w sumie. To efekt działania pojazdów z pewnym bytem. Obrażenia zdobane przez petardę to mnie też nie obchodzi. To też mnie obchodzi. To też. No, czyli to jeszcze można by było zrobić, ale... Ale chuj. Na razie nie mam gdzie to wrzucić, na razie odpuszczam.
Lecimy Atreus. Zobaczymy w ogóle, jak będzie się zachowywała gra w tym, w mieście. I OBS w ogóle, jak będzie to wszystko robił. No nic, podjedziemy sobie na koń, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, jebać tego konia, bo nie mogę im sprintować. Tam w ogóle coś było, jakiś ten. O chuj, już można coś zrobić. Elfka. Ta dama ma chyba dość waszego towarzystwa. Dama? Jaka dama? Nie widzisz jej uchów? Toć to elfka. A elfy wiadomo, zawsze coś knują. Nic nie knuję, przysięgam, idę tylko po wodę. A w co ją nabierzesz? Gdzie masz wiadro, he? Czemu nie powiesz prawdy? Jak to czemu? Bo to nie ludź, a one kłamstwo we krwi mają. Niech cię nie zwiedzie jej gładka buźka, wiedźminie. Z wierzchu elfy są piękne jak obrazek, a w środku plugastwo najgorsze. Pfu! Zostawcie elfkę. Zostawcie ją. A jakim prawem chcesz nam rozkazy dawać, co? Prawem miecza, suka. Chodź, Radko, bo dla wiedźmina zabić to jak okiem mrugnąć. Możesz odetchnąć. Już po wszystkim. I teraz moja nagroda. Po wszystkim? Może dla ciebie. Pójdziesz sobie, a ja tu zostanę. I oni też. Na to już nic nie poradzę. To po co się wtrącałeś? Przecież nie przegnałeś tych prostaków ze względu na mnie, tylko na siebie. Chciałeś się poczuć sprawiedliwy i szlachetny. Rycerz na pieprzonym białym koniu. Mam rację, prawda? Idź już, Wadgern, i zapamiętaj, nie chcemy twojej litości. Piękne podziękowanie, suko. Byłeś skisła. Tak to jest czasem. Chce się dobrze, a wychodzi chujowo. No ale tak bywa. Idziemy do Triss. Chociaż wydaje mi się, że Nowigrad zaczynał się od spotkania na placu, tym głównym. No ale nie wiem, zaraz zobaczymy. Tu jest kurwa kowal, jest wszystkiego. Nowigrad to jest miasto takie wyjebane. Tu się... O, tak jest. Co stało? Co jak zawibrowało? Żadne zło nie uchowa się przed świętym ogniem. Jeszcze jeden telefon. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Oświetli, spali, oczyści. Oto płomień łaski. Do ten telefon. Ty odmilczy, będziesz płonął powoli. Tak. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz. Z twojego kraju. Ja nie zrobiłem nic złego. Nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! Pogoda bogi! Patrzcie! Toć to Doppler! Mam nadzieję, aha, że Dudu nie dał się złapać. A no tak, Dudu. Dudu jest naszym przyjacielem, który też jest Dopplerem zresztą. To było w książce. Dobra, idziemy do Triss. Chociaż jej tutaj nie ma. Ej ty, zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. Trzy.
O, panowie. Szkoda, że mieczyka nie mogę wyciągnąć. O kurwa, miłą moc spuścili. Czyli jeszcze nie spuścili, ale zaraz mi spuszczał. Dobra, dam chyba radę. Trzymajcie się w kupie! Razem! Bić kurwysyna! Śmierć szpatli o ciocie. Kurwa mać, to jest trudniejsze niż myślałem. Germant jednak nie jest taki silny. To niby wiedźmak. Chyba jakby się tutaj... Nie! Zostawcie go mnie! Trzy luty na łeb i by oni by mnie zajebali. O kurwa. A pierdole, Geralt, co tak słabo, co się tak słabo idzie? Cześć, silny atak jest tym. O kurwa! Poszło kolana na łeb. Też kurwa jeszcze dużo HP im dostało. Yes! Kurwa, czemu to jest takie trudne? A dopiero tu wjechałem do tego miasta. No dobra, no. Już. Gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w zgniłym gaju. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj go. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Mengę? Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzy. Ale panie, za co? Przecież to kram czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. No, już kurwa chłosta i hu. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Nie zrobiłem nic złego.
ale zrobisz. Tacy jak ty prędzej czy później zawsze sprawiają problemy. A to miasto jest pod moją opieką. Moją i wiecznego ognia. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Ty pierdolisz. Będę pierwszy, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. No tak. Wstaje złodzieja na rynku głównym i podejrzy, że zanim porozmawiam z królem o żebrakami o królu. No, tu mieszka Triss. W tym miejscu. W sumie tak samo jak w zimie, też przy rynku. Kurwa, gdzie coś jest? Takiej szczotki do włosów używała tylko Triss. Radzi nawet o tym pomyśleli. Zioła, korzonki? Zupełnie jakby Triss została uzdrowiona. Kurwa, tutaj to można się narabować. Wywiad z wampirzem. Jej niskość, Emhyr. Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. Jakby to wszystko w sumie pozabierać do kielni. No jest głupi, nie robi tego. Kurwa, jak ma pięter. Pierożek. Ubrania Triss. Nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. Niby tak. Róża pamięci. Całkiem uschła. No dobra, to tyle pięter, ale w sumie wyjebana chata duża. A tam jest jakaś piwnica? Nie ma. No dobra, to tutaj byłoby wszystko. Stosy Nowigradu. Jest tylko do robienia. Z pobocznych jest trochę też tutaj. No nic, będziemy robić to później, jutro. A dzisiaj to było tyle. Jutro pogramy, już trochę ile grałem dzisiaj. Ponad 2 godziny, to i tak sporo. Dobra, to było tyle, jutro stream, także adios.